W tej dzielnicy, w której myśmy mieszkali, już mieszkali w większości Polacy. To była, wie pani, to jest dzielnica Nowy Świat. Część tej dzielnicy to Kastelówka była, czyli ta obok. To już była innego typu. Mieszkali tam i Ukraińcy, mieszkali też i Żydzi, ale raczej inteligencja. Raczej nie ten świat, który jakieś te konflikty powodował między sobą. To była spokojna dzielnica. A w czasie okupacji, no to wiadomo, że w ogóle nie było, w szkole byli tylko dzieci polskie. Do Marii Magdaleny chodziły. Także tutaj nic na te tematy historyczne nic nie mogę powiedzieć. Ja to znałem, wojnę polsko-ukraińską znałem tylko z książek. Bardzo lubiłem tę książkę. Moją ulubioną książką była na przykład książka, autorka się nazywała Wisława, to był pseudonim, Gdy zabrzmiał Złoty Róg. Potem Artura Schrodera książki, też o obronie Lwowa. To były moje ulubione książki z tamtych, ale to już w czasie okupacji.